Są takie sprawy, o których mało się słyszy. Z jakiegoś powodu media nie były na tyle zainteresowane, żeby na bieżąco relacjonować, co dzieje się w sprawie. Przy takich sprawach nie ma zbyt dużo informacji upublicznionych. Uważam, że takim przypadkom, takim zaginięciom, morderstwom, takim ofiarom należy się również trochę zainteresowania. Czasami będę publikowała odcinki, które może nie są tak szczegółowe i nie są tak długie jak te, do których przywykliście. Jedną z takich historii chciałabym Wam właśnie opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. W roku 1997 policja otrzymała zgłoszenia odnośnie zaginięcia prawie 6 tysięcy dzieci. Zaginięć dzieci w wieku od 7 do 13 lat było 1213. Jedno z nich zostaje zgłoszone przez panią Barbarę Damrat 5 kwietnia 1997 roku, w sobotę. Jej 13-letnia córka, Sylwia, dzień wcześniej nie wróciła do domu ze szkoły, a poszukiwania na własną rękę z pomocą rodziny w piątkowe popołudnie nie przyniosły żadnego efektu. To był wiosenny, słoneczny dzień, piątek, ostatni dzień przed weekendem. Dziewczynka była w bardzo dobrym humorze i jak mama rano wyprawiała ją do szkoły, to wychodząc z domu wesoło podskakiwała i nuciła swoją ulubioną piosenkę. Ostatnie słowa, jakie powiedziała wtedy mamie, to do zobaczenia po szkole, mamusiu. Sylwia była wtedy uczennicą 6 klasy podstawówki w Bobolicach, w mieście, w którym mieszkała. Policja po otrzymaniu zgłoszenia od razu wszczyna poszukiwania. Zostają wykorzystane policyjne psy, zostaje wykorzystane wojsko. Niestety poszukiwania nie dają żadnych rezultatów. Nie wiadomo, co stało się z dziewczynką. W telewizji wyemitowano nawet jeden odcinek Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. W tym odcinku matka szukała osób, które być może wiedzą coś o losie jej córki. Niestety nic nie udało się ustalić. Dopiero jakiś czas później Danusia, jej koleżanka z klasy, przypomniała sobie, że widziała Sylwię niedaleko szkolnego budynku rozmawiającą z nieznajomym mężczyzną. Danusia stała trochę dalej, na boisku szkolnym, a mężczyzna stał do niej tyłem. Nie widziała zatem jego twarzy. Jedyne co pamięta to to, że miał czapkę i był ubrany w kurtkę albo w płaszcz. Sylwia rozmawiała z nim chwilę i potem razem oddalili się. Najprawdopodobniej mężczyzna ten nie był obcy dla Sylwii, bo wszystko wyglądało tak, że Sylwia dobrowolnie z nim odeszła. Tego dnia nie przyszła już na lekcję. Nie dotarła nigdy do szkoły. To jedyny trop, jaki miała wtedy policja, ale nie udało im się odnaleźć tego mężczyzny. Matka była zrozpaczona i w końcu udała się do Jasnowidza, do Krzysztofa Jackowskiego. To on jako pierwszy, jak popatrzył na zdjęcie Sylwii, powiedział, że dziewczynka została zamordowana. Matce pękło wtedy serce. Dokładnie 4 miesiące po zaginięciu Sylwii, 4 sierpnia 1997 roku, pan Stanisław Adamczyk, grzybiarz, udał się na grzyby. Miejsce, które tego dnia wybrał, to las, który znajdował się mniej więcej 2 km od Bobolic. Żeby wejść do tego lasu, pan Stanisław musiał zboczyć w taką małą leśną dróżkę. Przy tej dróżce leżał mały dziecięcy bucik. Pan Stanisław zdenerwował się wtedy, że nawet grzybiarze zaśmiecają las. Ale nie zdziwiło go to jakoś szczególnie. Już dużo różnych śmieci widział w lesie. To, co zobaczył chwilę później, do końca zostanie w jego pamięci. Pod stertą świerkowych gałęzi znajdowało się ciało. Było ono już w bardzo zaawansowanym rozkładzie. Ciało było ubrane, ale z ubrań zostały już też tylko resztki. Od razu na miejsce udaje się policja, która ocenia, że są to zwłoki dziewczynki. Zostaje powiadomiona pani Barbara,
która identyfikuje ciało jako swoją córkę Sylwię. Jak później opowiada, mówi, że w tym momencie zawalił się cały jej świat. W ramach sekcji zwłok zostaje ustalona przyczyna śmierci dziewczyny. Sylwia zmarła w wyniku uderzenia kamieniem w głowę. Przed śmiercią została zgwałcona. Śledczy nie mieli jednak serca powiedzieć pani Barbarze, że jej córka została zgwałcona. Dowiaduje się ona o tym dopiero 11 lat później. Śledztwo nadal się toczyło, ale nie pozyskano żadnych nowych śladów ani dowodów i w prokuraturze rejonowej w Szczecinku zapada w końcu decyzja o umorzeniu śledztwa. Jako przyczynę podaje się niewykrycie sprawcy. Śledztwem nie zajmowano się właśnie przez kolejnych 11 lat. Wyobraźcie sobie, w jakim koszmarze żyła wtedy matka Sylwii. Straciła swoje dziecko, wie, że zostało ono zamordowane, wie, że śledztwo już się nie toczy i nie ma zielonego pojęcia, kto jest winny. Cały czas zastanawiała się, czy mężczyzna, którego widzi w sklepie, którego widzi na spacerze, w drodze, w autobusie, nie jest właśnie tym mężczyzną, który zabrał jej córkę. W bezsenne noce, a miała takich niestety bardzo dużo, wyobrażała sobie rozprawę sądową, na której zostaje skazany zabójca jej córki. Zastanawiała się jedynie, jaka to będzie kara. Bardzo często myślała, że taką osobę powinno się kroić i posypywać solą. Takie myślenie jednak nie dawało jej zbyt dużego ukojenia. Było to tylko chwilowe. Zaraz od nowa zatracała się w bólu i goryczy. W 2008 roku Sylwia miałaby 24 lata. Byłaby już dojrzałą kobietą. To właśnie w tym roku, po 11 latach od zabójstwa, policjanci otrzymują anonimową informację, żeby sprawdzić niejakiego Marka H., który może mieć związek ze sprawą. Marek mieszkał z rodzicami w maleńkiej wsi Chmielno, która znajduje się niedaleko Bobolic. Był znany z dosyć częstych awantur, które urządzał rodzicom w domu. W dniu jego zatrzymania miała się właśnie odbyć rozprawa dotycząca jednej z takich awantur. Rodzice zamówili na rano taksówkę, która miała zawieźć ich do sądu, jednak zamiast taksówki pod dom podjechała policja. Oznajmili wtedy, że jest podejrzenie, że Marek jest winny morderstwa. Mężczyźnie postawiono zarzut zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem i morderstwa. Został aresztowany na 3 miesiące. W momencie zatrzymania miał 34 lata, więc w 1997 miał 22 lata. Początkowo Marek w trakcie zeznań przyznał się do zarzucanego czynu i opowiedział dokładnie, co wydarzyło się tego feralnego dnia, kiedy zginęła Sylwia. Jedyne, co usilnie podkreślał, to, że to nie on jest winny, że jedyne, co można mu przypisać, to współuczestnictwo w całej tej zbrodni. 4 kwietnia 1997 roku Marek razem ze swoim kuzynem, dużo młodszym, Rafałem B., udał się pod szkołę podstawową w Bobolicach, tam gdzie uczyła się Sylwia. Nie wiem, czy oboje, czy tylko Marek, albo tylko Rafał rozmawiali wtedy z Sylwią. Danusia mówiła tylko o jednym mężczyźnie i mówiła, że to jest mężczyzna, a nie chłopiec, więc najprawdopodobniej był to Marek, który właśnie po rozmowie z dziewczynką udał się z nią w kierunku starej stacji paliwowej w Bobolicach. Potem przeszli kilkaset metrów dalej ulicą Warszawską, a następnie dotarli do ulicy Mickiewicza. Tam przeszli koło stadionu i znaleźli się poza terenem miasta. Według zeznań Marka, Rafał był wtedy chłopakiem Sylwii. Udali się oni wszyscy razem do lasu i właśnie w lesie zarówno Rafał, jak i Marek dokonali gwałtu na dziewczynie. Męczarnie dziewczynki trwały kilka godzin. Została zgwałcona 3 razy. A kiedy wołała o pomoc, Rafał, żeby ją uciszyć, wziął do ręki kamień i uderzając kilkakrotnie, roztrzaskał jej czaszkę. Ciało Sylwii przeciągnęli kawałek dalej,
ułożyli na papierowym worku i przykryli stertą gałęzi. Tak właśnie odnalazł później Sylwię pan Stanisław. Rafał w momencie zabójstwa miał jedynie 15 lat. Nie udaje się jednak go już przesłuchać, bo w 2001 roku, czyli 7 lat przed wznowieniem śledztwa, popełnił samobójstwo. Jego zwłoki znaleziono powieszone w stodole. Pochowano go na tym samym cmentarzu, co Sylwię. Leżą od siebie zaledwie oddaleni o kilka kwater. Według Marka to właśnie wyrzuty sumienia pchnęły jego kuzyna do takiego kroku. Prokuratura jednak w czasie śledztwa wyklucza udział Rafała w przestępstwie. Nie dotarłam jednak do informacji, które wskazałyby mi, jakie były powody, że prokuratura była przekonana, że Rafał jednak nie miał z tym nic wspólnego. W każdym razie, jak Marek dowiedział się o tym, że prokuratura stoi na takim, a nie innym stanowisku, odwołał swoje poprzednie zeznania. W czasie rozprawy w Sądzie Okręgowym w Koszalinie zeznał, że po zatrzymaniu opowiadał jedynie to, co ślina przyniosła mu na język i co wydawało mu się wtedy najbardziej prawdopodobną wersją zdarzeń. Mówił, że policjanci pokazywali mu zdjęcia, więc znał dosyć sporo szczegółów z miejsca zdarzenia. Jednak jego poprzednie zeznania były wymuszone przez policję, która biła go i poniżała. Mieli go podobno straszyć tym, co spotka go w więzieniu, mieli mu grozić bronią, a potem mieli go częstować koniakiem i piwem w zamian za zeznania. Marek chyba nie miał jednak do końca świadomości, że jego pierwotne zeznanie było nagrywane. Odbyło się ono też w obecności psychologa, który zeznawał potem w sądzie, że według jego wiedzy i jego oceny Marek składał zeznania dosyć swobodnie i nie wyglądało to, jakby było to pod jakimkolwiek przymusem. Ponadto ten relacjonowany przez niego przebieg zdarzeń był bardzo konsekwentny i zawierał zaskakująco dużo szczegółów. W jego ocenie to odwołanie zeznań było wynikiem konsultacji, szkoleń pomiędzy innymi osadzonymi w areszcie śledczym, z którymi przebywał Marek. Czyli coś takiego pewnie jak jakieś rady starszych kolegów. W czasie postępowania prokurator opisywał również przed koszalińskim sądem, jak Marek tego dnia, kiedy zginęła Sylwia, wrócił do domu cały zakrwawiony i powiedział do swojego ojca, do pana Bazylego: zrobiłem głupstwo. Kiedy 4 miesiące później zostało odkryte ciało Sylwii, ojciec połączył te kropki ze sobą, dodał 2 do 2 i wyszło mu, że wtedy właśnie to Marek zabił tą dziewczynkę. No i podczas awantur domowych wyzywał go często od morderców. Marek zaczął dużo pić i w końcu przez te wszystkie liczne awantury i chyba przez wyrzuty sumienia wyjechał w końcu do pracy w Warszawie. Właśnie w Warszawie przebywał wtedy, kiedy dowiedział się, że jego kuzyn popełnił samobójstwo. Było to dokładnie na miesiąc przed 4. rocznicą zbrodni. Mama Marka, pani Teresa, zeznawała, że właśnie wtedy Marek całkowicie się rozsypał. Mówi, że nie pamięta, żeby widziała syna w takim stanie. Płakał w słuchawkę, krzyczał, że Rafał zostawił go samego. Jednak na sam pogrzeb Rafała nie przyjechał. Dopiero po jakimś czasie wrócił do rodzinnych Bobolic i we wsi Chmielno, tej zaraz obok Bobolic, znalazł zatrudnienie jako drwal przy leśnej wycince drzew. Jego pracodawca mówił, że w pracy był spokojny, jedynie co to dużo pił i we wsi była taka plotka, że w domu dostawał białej gorączki i robił liczne awantury. Podobno, kiedy był już bardzo pijany, wołał: Rafałku, zaraz idę za tobą. Marek też 3 razy próbował popełnić samobójstwo. 3 razy starał się wieszać i za każdym razem w ostatniej chwili ktoś go odcinał. Ostatni raz powiesił się na klamce na pasku od spodni. Stracił już przytomność, ale w ostatnim momencie, kiedy już był cały siny, znalazł go sąsiad i odciął nożem. Potem Marek ten pasek zszył i nosił w spodniach. Marek był sądzony w oparciu o kodeks karny z 1969 roku, czyli ten, który obowiązywał w czasie popełnienia przestępstwa.
Jego zapisy były bardziej łagodne niż te, które są aktualne. Wyrok zapada w poniedziałek, 7 czerwca 2010 roku o godzinie 10. 13 lat po zabójstwie Sylwii. Marek został skazany na 25 lat więzienia i na 10 lat pozbawienia praw publicznych. Właśnie takiej kary domagał się prokurator. Adwokat Marka, pan mecenas Zbigniew Juszkiewicz, domagał się razem z oskarżonym uniewinnienia. Stali oni na stanowisku, że w sytuacji tylu wątpliwości i braku jednoznacznych dowodów winy nie może zapaść inny wyrok. Mężczyzna w swoim ostatnim słowie zapewniał, że nie jest psychopatą i nigdy nie skrzywdziłby żadnej dziewczyny. Zarówno sąd, jak i prokuratura głównie oparła się na zeznaniach oskarżonego, który łącznie w toku tego śledztwa trzykrotnie przyznał się do winy. Zgodnie uznali, że twierdzenie, że to policjanci zmusili go do takich, a nie innych zeznań, nie znajdowało uzasadnienia w innych dowodach. Natomiast w tych zeznaniach, które podawał, jak przyznał się do winy, podał na tyle istotne szczegóły, które mógł znać jedynie sprawca. Przewodniczącym składu sędziowskiego był wtedy Tomasz Krzemianowski. To właśnie on przytaczał też zeznania ojca Marka, który wspominał, że pewnego dnia Marek wrócił do domu cały zakrwawiony i biorąc swoje ubrania i myjąc ręce z krwi, powtarzał cały czas: co ja takiego zrobiłem? Pójdę za to siedzieć. Dotarłam również do jednego źródła, który mówi o tym, że w trakcie przeszukania mieszkania Marka znaleziono tam i zabezpieczono 6 śladów biologicznych i kurtkę, w której prawdopodobnie Marek popełnił przestępstwo. Nie wiem jednak, na ile te dowody były wykorzystane później w czasie procesu. W czasie ogłaszania wyroku na sali sądowej nie było nikogo z rodziny Sylwii ani nikogo z rodziny Marka. A Marek, słuchając wyroku, kręcił tylko głową, a pod koniec rozprawy powiedział: wielki błąd popełniacie, nie zabiłem. Adwokat jednak odwołał się od tego wyroku. 2 lata później zapada wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, czyli Sądu Drugiej Instancji, który obniżył wyrok pozbawienia wolności z 25 lat do lat 15, natomiast zachował wyrok utraty praw publicznych na 10 lat. Ten wyrok jest już prawomocny. Markowi przysługuje jeszcze wniesienie kasacji od tego wyroku, natomiast prokuratura nie ma już takiej możliwości, bo nie odwołała się od wyroku sądu pierwszej instancji. Niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy Marek złożył taką kasację, czy nie. W internecie nie ma na ten temat żadnych informacji, więc domyślam się, zakładam, że taka kasacja nie została wniesiona. Sędzia w swoim uzasadnieniu powiedział, że o obniżeniu kary zdecydowało to, że Marek na początku śledztwa przyznał się do winy i ujawnił wszelkie możliwe okoliczności dokonania tego przestępstwa. A bez jego zeznań tak naprawdę nie byłoby możliwe w ogóle pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Dodatkowo sędzia uznał, że za okoliczność łagodzącą można potraktować też to, że przed popełnieniem morderstwa Marek miał dosyć dobrą opinię w miejscu zamieszkania, a przez ostatnie 2 lata, które spędził w zakładzie karnym oczekując na te procesy, jego opinia również jest nienaganna. Mieszkańcy Chmielnej Bobolic są tak samo zaskoczeni. Mówią, że mogliby Marka podejrzewać o najróżniejsze rzeczy, ale o nie tak bestialską i tragiczną zbrodnię. Zgodnie mówią, że są w szoku. Spodziewaliby się, że czegoś takiego może dopuścić się jakiś zatwardziały kryminalista, jakiś pedofil, sadysta, który może właśnie wyszedł z więzienia i upatrzył sobie pod szkołą jakąś kolejną ofiarę. A tu okazało się, że zwykły chłopak ze wsi dokonał czegoś tak strasznego. Wiele osób jednak nadal nie wierzy w winę Marka. Mówią, że to niemożliwe, że to on, że nieraz wypili sobie jakieś winko, że przecież nie mógł ukrywać tego tyle lat. W winę Marka nie wierzy też pani Teresa, czyli jego mama. Mówi, że policja dała mu się napić, a jak on był pijany, to po prostu wygadywał jakieś bzdury. Ostatecznie uwierzyła w niewinność syna wtedy, kiedy odwiedziła go w więzieniu i zapytała go wprost, czy to zrobił. Marek zaprzeczył, a matka mu uwierzyła.
mówi, że to jej wystarcza. Pamiętacie może tę anonimową wiadomość, o której Wam mówiłam, że właśnie dzięki niej trafiono na trop Marka? Najprawdopodobniej była to informacja uzyskana przez osobę, która zamieszkiwała okoliczną wieś, która przez 2 tygodnie widziała Marka, jak chodził do tego sosnowego lasu, w którym zginęła Sylwia, i rozpaczał za każdym razem, kiedy tam był. W miejscu śmierci Sylwii jest malutki grób. Jest tam krzyżyk, do którego przymocowana jest tabliczka, z której można wyczytać imię i nazwisko dziewczynki i datę jej przypuszczalnej śmierci. Data jedynie ogranicza się do miesiąca i roku. Pod spodem znajduje się napis: Śpi, aniołku. I to koniec tej smutnej historii. Od momentu wyroku z 2012 roku w internecie nie ma już nic na temat tej sprawy. Mamy 2020 rok i Marek ma teraz 46 lat. Jeśli dobrze liczę, to skoro wyrok zapadł w 2010 roku, został potem zmieniony na 15 lat, ale licząc od 2010 roku, 15 lat to 2025. Natomiast Marek od 2008 roku siedział 2 lata w areszcie, więc wydaje mi się, że to zostanie wliczone w poczet kary i Marek będzie mógł wyjść na wolność w 2023, czyli za 3 lata. Chyba że dostał jakieś przedterminowe zwolnienie i już jest na wolności. Tego nie wiem. Nie wiem też, czy pani Barbara, mama Sylwii, znalazła jakiekolwiek ukojenie w tym, że morderca jej córki został znaleziony i skazany. Nie wypowiadała się już później publicznie. Pozostaje jedynie wierzyć, że znalazła w tym chociaż trochę otuchy i trochę sprawiedliwości i że teraz jej życie jest już troszkę łatwiejsze. Pamiętajcie, że możecie sprawę komentować na grupie facebookowej Z morderstwem im do twarzy. Ostatnio też stworzyłam maila podcastowego, jeśli ktoś z Was chciałby w takiej formie się ze mną kontaktować, to zapraszam. zmorderstwem@gmail.com. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do usłyszenia za tydzień. Cześć!